Sygnały ogniowe to jedna z najstarszych metod przekazu informacji, może z czasów, gdy dopiero zaczynano używać ognia w sposób kontrolowany. Pozwala jednej osobie zdalnie wpływać na stan przekonania drugiej osoby. Bo umiejąc zauważyć obecność lub nieobecność czegoś, przemieszczamy się między dwoma stanami przekonania. Jedna różnica, dwa stany. Z historii wiemy, że ta metoda miała wielkie znaczenie dla wojska, gdzie skuteczna komunikacja to podstawa. Zacznijmy od greckiego mitu o Kadmosie, księciu, który wprowadził do Grecji alfabet fenicki. Alfabet grecki, wzorowany na fenickim, oraz lekki i tani papirus przyczyniły się do tego, że wojsko zaczęło zyskiwać władzę większą niż kapłani. Historia greckiej wojskowości daje dowody wczesnych postępów w komunikacji, które zaczęły się od użycia pochodni sygnałowych. Polybius, grecki historyk, urodził się w 200 roku przed naszą erą. Napisał Dzieje, skarbnicę wiedzy o ówczesnych metodach komunikacji. Czytamy. Umiejętność zadziałania we właściwym czasie przyczynia się do powodzenia przedsięwzięcia. A ogniska sygnałowe to najlepsze do tego celu narzędzia. Rozumiał jednak ograniczenia tej metody. Pisał, ci, którzy umówili się na ten sposób porozumiewania, mogli przekazać, że powiedzmy przypłynęły okręty, ale w sprawie obywateli winnych zdrady czy masakry w miasteczku, co zdarza się często, ale trudno to przewidzieć, tych spraw nie da się przekazać ogniskami sygnałowymi. Ogień sprawdza się przy małej przestrzeni możliwych wiadomości, na przykład wróg przybył lub nie. Ale gdy przestrzeń wiadomości, czyli całkowita liczba możliwych komunikatów, rosła, powstała potrzeba przekazu wielu różnic. W Dziejach Polybiusz opisuje metodę wymyśloną przez Eneasza Taktyka, jednego z pierwszych greckich autorów podręczników sztuki wojennej z IV wieku przed naszą erą. Metodę opisano tak. Ci, którzy chcą przekazać pilne wieści sygnałami ogniowymi, niech przygotują dwa naczynia o tej samej szerokości i głębokości. W środku niech znajdzie się walec podzielony na równe części, każdą oddzieloną od następnej i opisaną grecką literą. Każda litera odpowiadała pojedynczej wiadomości w tabeli zawierającej najczęstsze zdarzenia kojarzone z wojną. Komunikacja przebiegała następująco. Nadawca podnosił pochodnię, by pokazać, że ma wiadomość. Odbiorca, podnosząc swą pochodnię, informował, że jest gotów. Nadawca opuszczał pochodnię i obaj zaczynali opróżniać naczynia przez otwory równej wielkości wywiercone w dnie. Gdy poziom wody był przy pierwszym zdarzeniu, nadawca podnosił pochodnię i obaj przerwali spuszczanie wody. Poziom w obu naczyniach był równy. Wskazywał jedną, wspólną wiadomość. Ten pomysłowy sposób wykorzystywał różnice w czasie. Miał jednak ograniczoną efektywność, głównie z powodu małej prędkości. Polybiusz opisał nową metodę, wymyśloną przez Demokryta. Twierdził, udoskonaliłem ją sam i teraz jest rzetelna. Może dokładnie przekazać każdą pilną wiadomość. Metoda, zwana szachownicą Polybiusza, funkcjonuje tak. Dwaj ludzie, w pewnej odległości, mają po 10 pochodni w grupach po 5. Nadawca podnosi pochodnię i czeka na reakcję odbiorcy. Później zapala pochodnie w każdej grupie i podnosi. Odbiorca liczy zapalone pochodnie w pierwszej grupie. Liczba ta określa rząd w tabeli alfabetycznej. Liczba z drugiej grupy pochodni określa kolumnę. Na przecięciu rzędu z kolumną sytuuje się wysłana litera. Pomyślcie, ta metoda sprowadza się do wymiany dwóch symboli. Każda grupa pięciu pochodni to symbol, ograniczony do pięciu różnic,
od 1 do 5 pochodni. Razem symbole dają 5 razy 5, czyli 25 różnic. Nie 5 plus 5. To mnożenie pokazuje coś ważnego z punktu widzenia kombinatoryki. Objaśnienie znajdziemy w pochodzącym z VI wieku przed naszą erą hinduskim tekście medycznym przypisywanym Szuszrucie, starożytnemu mędrcowi. Mając 6 różnych przypraw, ile różnych smaków można zrobić? Proces tworzenia mieszanki można podzielić na 6 pytań. Czy dodajesz A, tak czy nie? Czy dodajesz B, C, D, E, F? Zobaczcie, że powstaje drzewo możliwych zestawów. 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 równa się 64. Możliwe są 64 różne kombinacje. Przy n pytaniach typu tak czy nie, liczba możliwych kombinacji odpowiedzi wynosi 2 do potęgi n. W 1605 roku Francis Bacon wyjaśnił, jak dzięki tej prawidłowości można wysyłać wszystkie litery alfabetu przy użyciu jednej różnicy. Bacon napisał o swoim szyfrze: transpozycja 2 liter w 5 miejscach wystarczy na 32 różnice. W ten sposób otwiera się droga wyrażania i oznaczania zamiarów swego umysłu w każdej odległości z pomocą przedmiotów mających podwójną różnicę. Prosty pomysł na używanie jednej różnicy do przekazu wszystkich liter rozpowszechnił się w XVII wieku dzięki wynalezieniu teleskopu przez Lippershey'a w 1608 roku i Galileusza w 1609. Możliwość powiększania obrazu podskoczyła z 3-8 razów do 33 i więcej. Zatem jedną różnicę można było zaobserwować z większej odległości. Robert Hooke, angielski polimat, chcący ulepszyć ludzkie widzenie przy użyciu soczewek, w 1684 roku zapoczątkował wielki postęp, mówiąc w Królewskim Towarzystwie Naukowym, że przy odrobinie wprawy tę samą literę można pokazać w Paryżu minutę po jej pokazaniu w Londynie. Później dokonano licznych wynalazków umożliwiających szybsze przekazywanie różnic na większe odległości. Jedna metoda z 1795 roku doskonale pokazuje użycie jednej różnicy do każdego możliwego przekazu. Telegraf optyczny Lorda George'a Murray'a był brytyjską reakcją na zagrożenie ze strony Napoleona. Telegraf składał się z 6 obrotowych przesłon, które mogły być otwarte lub zamknięte. Każdą przesłonę można uznać za jedną różnicę. Przy 6 przesłonach mamy 6 pytań, otwarta czy zamknięta, a z tego 2 do potęgi 6, czyli 64 różnice. Wystarczy do przekazu wszystkich liter, cyfr i innych znaków. Każda obserwacja telegrafu optycznego może być uznana za obserwację jednej z 64 różnych ścieżek na drzewie decyzyjnym. Dzięki teleskopowi można było przesyłać litery na wielkie odległości między punktami sygnalizacyjnymi. Spostrzeżenie z 1820 roku doprowadziło do opracowania rewolucyjnej metody, która umożliwiła przekaz na duże odległości. A to zrodziło nowe idee, które wprowadziły nas w wiek informacji.